kilkaset metrów za bramą skupu doszło do przykrej konfrontacji. Jak to moje? Mój samochód i mój zbom! To jest nasze terytorium. To możecie robić w Polsku takie akcje, nie u nas. Ojciec, Boże, kupią od nas. A pozwolę. Chcesz sprzedać żelazo? Sprzedać. Tak. Ciebie patrzę na to podziwat. Patrzcie, to jest nasz szep, a on rozhodne. Jeśli kupujemy, ale kupimy to od was. Jak kupisz, to ci go dam. Mamy, chlapi, tu mamy, żelazo tu mamy. Chlapi, co tu macie? Zobacz. Ty mi to sprzedasz? Sprzedam. My spokojni ludzie, nie chcemy kłopotów. Chcecie kupić, wam sprzedamy. Dobra, już 1000 wam damy. 1000 daje mało. To jest dobrze, ojciec, uwierz mi, to jest dobrze. Zaufaj mi. Tak, 1000. Chlapi, teraz wam dam 600. Przyjdę auto, przeloży, dam wam 400 zbitek do 1000. Bereš? Dobre, chlapi, super. Dobre. Můžu volat dobra. Auto, ja? Dávaj 600. Dobre. Přijeď tu, tady u toho rondlu potřebuji, aby si přijel dodávku. Dobre, ahoj. Dobre, chlapi, dodávka už mi tu jede, jo? Takže mi pomůže to přeložit do druhé, ja? Panietku, sprzedaliśmy za 1000 zł. Za 1000 koron. Za 1000 zł nie? Koron. 1000 koron czeskich, ja? Koron, przepraszam. A, nie złotych. Kurwa, to by było wiele pieniędzy. 1000 koron to niespełna 170 zł. To nie jest dobry interes, ale negocjacje nie mają sensu, bo lokalny rynek złomu kontrolują Romowie. Chodź. My ciągniemy, a wy pchacie. Stachamy, ja? Tak. Dobra. Dobre, super. Ale bo jeszcze... 400 jeszcze, jo? Okej. Jedźcie se. Ahoj. Chlapi, jedeme. Jedeme. Zgoda i przyjacielskie gesty to tylko pozory. Romowie wykorzystali pruszkowian, ten złom był wart o wiele więcej i wszyscy o tym wiedzą.